Hej kochani, z tej strony Natalia i witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu właśnie na tym kanale. Dzisiaj jest 13 grudnia, wczoraj vlogmasa niestety nie było, ale cały dzień od rana do wieczora byłam na konkursie tanecznym. Jest to dla nas ostatni konkurs w tym roku. Fajnie zakończyliśmy sezon, bo wygraliśmy i pierwsze miejsce oraz Grand Prix. Dzisiaj nie mam za bardzo planów, ponieważ mam lekcję do 15, po lekcjach mam później tańce i jutro mam sprawdzian z niemieckiego, także muszę się troszeczkę na niego pouczyć, bo z niemieckiego najlepsza nie jestem. Także już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do kalendarzy adwentowych. Jak widzicie, kalendarze już są za mną. No i tradycyjnie zaczynamy od herbatek. Mamy coraz mniej okienek i dzisiaj mamy numer 13. I mamy tutaj herbatę białą z pomarańczą i agrestem. Takiej też nie piłam, ale wydaje mi się, że tu będzie przeważać raczej smak pomarańczy, więc będzie to taka pomarańczowa herbatka. Mamy sobie ją dzisiaj pewnie do szkoły, a jak nie do szkoły, bo nie wiem, czy zdążę jeszcze zaparzyć herbatę, żeby nie była potem wrząca przez cały dzień w tym termosie, to zrobimy sobie ją po szkole. Także to jest nasza herbatka na dzisiaj, pomarańcza z agrestem. Następnie zabierzemy sobie kalendarz ze skarpetkami. Więc dzisiaj zaczynamy nową stronę. Ta ścianka się już cała skończyła, nie ma ani jednego pudełeczka, więc wyciągamy pudełko numer 13. Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwa trzynastka, więc otwieram. Jak najbardziej szczęśliwa, ponieważ jest to skarpetka w misie, w niedźwiadki z miodem i z pszczołami. Nawet być nie mogła. Ja kiedyś miałam obsesję na punkcie jakichś niedźwiedzi, jakichś misiów polarnych, i w ogóle także cieszę się, że mam skarpetkę. Że to nasza skarpetka na dziś. Następnie mamy kalendarz z Makeup Revolution. Próbowałam wczoraj sobie to wszystko jakoś poukładać, ale niestety mi nie wyszło. Powyjmowałam pełno różnych pudełek tych starych, w których już nic nie było, no ale nie wyszło mi. Także dzisiaj wyjmujemy okienko z numerem 13. Jest ono tutaj, jestem ciekawa co to może być. I mamy tutaj błyszczyk. Bardzo się cieszę, bo ja bardzo lubię błyszczyki, a jestem ciekawa, czy będzie dawać on taki silny kolor, czy raczej na ustach będzie wyglądać na przeźroczysty. Zobaczymy, czy jakoś pachnie. Chyba nie. Nie ma chyba jakiegoś zapachu, ale jest bardzo, bardzo ładny, także fajnie. No i już ostatni wielki kalendarz z Sylveco. Dzisiaj otwieram okienko numer 13, czyli nowy rządek zaczynamy. Mamy jakiś słoiczek. O. Produkt marki Vianek i jest to nawilżający krem na dzień. A z racji tego, że vlogmasa wczoraj nie było, bo tak jak mówiłam, byłam na konkursie, stwierdziłam, że pokażę wam, co dostałam w kalendarzach adwentowych. Zacznijmy sobie może od skarpetek. Dostałam właśnie taką skarpetkę w półeczki, na której są różne książki. A tutaj dla porównania jest ta skarpetka, którą dostaliśmy dzień wcześniej. Ta wydaje mi się bardziej ciekawa, jest bardziej kolorowa i na pewno ładniejsza niż ta. W kalendarzu Jim Glamour również były skarpetki, również z firmy Many Mornings, tylko ta cieplejsza wersja. Te skarpetki są takie zwykłe, cienkie, a tutaj mamy taką naprawdę cieplutką wersję skarpetek. Kalendarz z Only Bio, dostałam pełnowymiarowy produkt i jest to wcierka do włosów. Bardzo się cieszę, ponieważ ja zapuszczam swoje włosy, także na pewno sobie ją wypróbujemy. Ja już tą wcierkę miałam, ale ona mi się skończyła, także fajnie. Z Makeup Revolution dostałam taką pomadkę, pisze z tyłu, że jest to błyszczyk do ust i ma jakiś taki kolorek, o, także taki dość ciemny. Sylveco dostałam produkt marki Vianek i jest to odżywczy żel do twarzy. Jeśli chodzi o herbatę, specjalnie wam ją tutaj zostawiłam, żebyście mogli zobaczyć, co dostałam. Mamy tutaj herbatę zieloną mango z grapefruitem. I teraz kalendarz od Kacpra, więc dostaliśmy dwie różne próbki. Mamy tutaj śliwkową maskę z Apisu. Tego jestem bardzo ciekawa, także na pewno na dniach sobie ją przetestuję. Dostaliśmy również kwas hialuronowy z SPF 20, jakiś krem z L'Oreala. No ale głównym prezentem jest świeczka z firmy Woodwick. Już taką bardzo porą dostaliśmy, tylko inny zapach. Ja się bardzo cieszę, bo ja po prostu zakochałam się w tej świeczce, którą dostałam od Kacpra. Nie dość, że ona pachnie jak perfumy mojej mamy, to tak super skwierczy właśnie ten knot drewniany. Mam jedną świeczkę z knotem drewnianym i ona tak nie skwierczy. Ona właśnie jest taka mega, mega cichutka. Naprawdę nic nie słychać praktycznie. No i podejrzewałam, że tu będzie bardzo podobny efekt, a naprawdę się zaskoczyłam pozytywnie. Czułam się po prostu jakbym była przy kominku albo przy ognisku i było słychać, że było to takie skwierczące drewno. Także mega, mega się cieszę i mamy tutaj zapach wood smoke. Ma właśnie taki dymny zapach, taki jakby, wiecie, ognisko, kominek czy coś tego typu. Także bardzo fajnie. To by było na tyle z dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Napiszcie, co wam się najbardziej podobało. Także ja teraz idę się ogarnąć jeszcze do szkoły i widzimy się później.
my Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Kochani, jakiś czas temu wróciłam ze szkoły, jest już po 15, no ale może jest tak ciemno, po prostu jakby zaraz miała być noc. Dzisiaj, tak jak mówiłam, mam tańce, no i przedtem wydaje mi się, że będę się trochę uczyć i posprzątam na początku mój pokój. Stwierdziłam, że nagram dla was takie małe clean with me, posprzątamy sobie wszystko, ponieważ jest tutaj trochę, no nieciekawie, nie ukrywam. Tak to właśnie wygląda, nie za ciekawie, no ale trzeba to posprzątać. Tak wygląda w moim pokoju dość często niestety, ponieważ ja nie jestem niestety nauczona, żeby odkładać wszystkie rzeczy na swoje miejsce od razu po użyciu. Na przykład przebieram się w coś, odkładam od razu do szafy, maluję się, więc odkładam wszystko do toaletki. Jak mam wolną chwilę, to wszystko to sprzątam. No i najgorzej jest, jak nie mam tej wolnej chwili po prostu, albo jestem zmęczona i to wszystko tak się gromadzi, gromadzi i po prostu, wiecie, w całym pokoju nagle jest taki bałagan, że masakra. I po sprzątaniu pokoju będę uczyć się trochę na biologię i na niemiecki, ponieważ jutro mam sprawdziany z tych przedmiotów. No i wypadałoby się troszkę pouczyć. To są już dwa ostatnie sprawdziany, dwie ostatnie prace klasowe w tym roku szkolnym, także jeszcze tylko to i już po prostu będzie chill. Także ja już się nie mogę doczekać po prostu tego wolnego, tych świąt, no po prostu, no nie mogę. I nie trzeba będzie się stresować właśnie żadnymi sprawdzianami, żadną nauką i w ogóle. Później jeszcze mamy trochę zdalne, także ten odpoczynek będzie troszkę dłuższy, z czego też się, nie ukrywam, cieszę. Aczkolwiek jednak lekcje zdalne nie są aż takie dobre, ja nie mam takiej samodyscypliny, nie umiem sama zmusić się do nauki i po prostu, wiecie, rozwiązywać zadań sama w domu. I wydaje mi się, że jak to każdy chyba wspomaga się na sprawdzianach różnymi rzeczami, także no nie jest to najlepszy sposób nauki. Wydaje mi się, że wiele osób wtedy się rozleniwia. No i jednak nie uczymy się aż tak rzetelnie, że tak to powiem, jak robimy to stacjonarnie. Także już bez zbędnego przedłużenia idziemy sprzątać. That amazing in Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and from
dance, come on, dance. We're gonna dance, dance, have a good time. We're gonna dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, have a good time. Ok, kochani, więc ja właśnie posprzątałam mój pokój, że jest czysto. Muszę jeszcze odkurzyć, ale to chyba zrobię już to jutro. Ja teraz lecę na tańce, ponieważ zostało mi dosłownie jakieś 20 minut chyba do zajęć, także lecę się przebrać i widzimy się później. Wróciłam z tańców, zjadłam kolację i poszłam się umyć. No i jest już troszkę późna godzina, mam jeszcze troszkę nauki na jutro. Także będę powoli się z wami żegnać. Dzisiejszy odcinek nie był zbyt ciekawy, no ale nie ukrywam, że po prostu jak mam po szkole tańce, to jednak jest mi ciężko jakby zagospodarować ten czas i zrobić coś w miarę ciekawego właśnie w takim małym odstępie czasowym. Ale mam nadzieję, że podobało wam się takie małe clean with me. Wiem, że dużo osób lubi tego typu odcinki i motywuje ich to troszkę do ogarnięcia również swojego pokoju czy tam posortowania w jakichś szafkach i w ogóle. Także mam nadzieję, że tym osobom, które lubią tego typu odcinki, się podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrypcję, zostawcie też dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego vlogmasa. No i oczywiście zapraszam też was na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka. Wszystkie linki macie w opisie. I to by było na tyle dzisiaj i widzimy się już jutro.